No dzień dobry, witam Was dzisiaj w tej dziwnej scenerii, ale dzisiaj nagrywam telefonem, ponieważ od kilku dni próbuję nagrać sezonowość aparatem i się nie da, bo przyszedł ten nielubiany przeze mnie moment w roku, że po prostu światło zmienia się tak szybko, że bardzo trudno mi się nagrywa aparatem, także pomyślałam, co z tego, skoro mam dobry telefon, nagram właśnie nim. I dzisiaj przychodzę z sezonowością września. I tę serię zaczęłam w październiku, więc teoretycznie to powinien być ostatni film z tej serii, ale nie jest. Ponieważ w grudniu nie nagrałam filmu, więc to jest przedostatni, w grudniu będzie ostatni. I w grudniu mam dla Was niesamowitą niespodziankę przygotowaną. Czekajcie, bo będziecie się jarać tak jak ja. No dobra, no to zaczynamy sezonowość. Ja mam po prostu na żywo kilka składników. Pierwszym po prostu królem września, królową, jest śliwka. Śliwka węgierka i ja tej śliwki nie zbierałam. Zbierała ją moja mama z moją babcią. My przyjechaliśmy tylko ją wziąć. W piekarniku jest już ciasto pod kruszonką, czyli śliwki pod kruszonką. Absolutnie banalne, proste. Mówiłam o tym w wielu moich foodbookach. Wstawiłam, zajęło mi to 10 minut, teraz 40 minut będzie w piekarniku i koniec, a jest pyszne, także żyć, nie umierać. Drugą rzeczą są jabłka, jabłka wróciły na salony, także, widzicie jak jest ciemno, także jest co jeść, my też w domu jemy teraz takie spady. Ponieważ dużo jabłek spada, a że mamy działkę, no to wykorzystujemy to, robimy kompoty, albo takie wiecie, dżemiki, musy i jest wszystko spoko. Są też gruszeczki, gruszki najlepsze na świecie, również ze swojej działki. Tak może nie sezonowo, bo sezonowo to podobno najlepsza w maju, ale mamy również miętę i pachnie tak, że jak ją trzymam tu, to jest bardzo intensywna. No i co Wam powiem? Ja sobie na przykład dzisiaj zrobiłam wodę z miętą i z cytryną. Robię to zawsze jak mam czas, a dzisiaj mam czas, więc ją zrobiłam. Będziemy się z Piotrem nawadniać, bo to istotne. Lecimy dalej już bez rekwizytów. Kolejne są maliny, jest borówka, nowością jest żurawina, nie nowością jest nektarynka, brzoskwinia. Są też winogrona i to już jest koniec z owoców. Będziemy się teraz zniżać w ten niż. Niż dobroci. Po prostu mama do mnie zadzwoniła i tak, ale teraz włączyłam tryb samolotowy, więc nie będzie żadnego zakłócania. Lecimy dalej. A, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, się rozgadam, że po prostu ja czekam na ten brak, bo jak jest brak, to jest też zimno i się nie wychodzi z domu. Ja pamiętam, jakie wspaniałe foodbooki wtedy robiłam, najlepsze. Teraz jak jest wszystko, to można zjeść po prostu maliny jako śniadanie, czy po prostu owoce z jogurtem. A zimą trzeba wymyślać i to jest super. I ja po prostu czekam na te wszystkie dynie i inne rzeczy, których jest tyle, a można zrobić tyle. Ale oczywiście teraz sezonowe również są ziemniaki i wszystko, co zimą, czyli tak jak cały rok. Marchewka, cebula, czosnek, por i wszystko, wszystko, co do zupy. To jest chyba już ostatni miesiąc albo przedostatni fasolki szparagowej, także korzystajmy, korzystajmy. Jest pomidor, ogórek, pyszna cukinia, ostatnio w foodbooku mówiłam na nią pyszny przepis. Jest dynia. Ale dynia to dopiero w październiku, bakłażan i papryka. O buraku nie wspomniałam, ale on też oczywiście jest, on jest cały rok. Jest również rzodkiewka, ostatnie miesiące, chyba, tak mi się wydaje. W każdym razie teraz jest. Kalafior, brokuł, wszystkie kapusty, to co zawsze. Szczaw, brukiew, szpinak, rukola, sałaty, no po prostu standardy. Najważniejsze rzeczy już przeminęły, teraz są po prostu tylko śliwki. Tak jak Wam wspominałam, zrobiłam już ciasto, a dzisiaj może mi się uda na obiad zrobić knedle. Knedle ze śliwkami to jest życie i ja kocham to życie. tak, także tak wygląda właśnie sezonowość września. Ja teraz się z Wami żegnam
subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, obserwujcie mnie na Instagramie. Nawadniajcie się, jedzcie śliwki, bądźcie szczęśliwi, bądźcie eko. O, proszę, takie podsumowanie. Ściskam Was, pa!